Cześć, siema, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Cytrus, dzisiaj ze mną standardowo Światek 6. No witam bardzo serdecznie, witam. No i witamy was już, proszę was, nawet no, w siódmym odcinku z drugiego sezonu z Farmingu 2015. Znaczy oczywiście mapie, która się nazywa... Aldrich Farm. Yeah. Aldrich Farm, yeah, of course, Naturysia Wall. I żeśmy, proszę was, doszli do bardzo takich, że tak powiem, głębokich wniosków. Bo jak wiecie, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to nie wiedzieliśmy co zrobić z tym polem, gdzie tam jest chyba Alfa Alfa, to się nazywa. Tam gdzie jest Lucerna, dokładnie. No, ja Lucifer mówiłem, a tu Lucerna jest tak. No, no, tam gdzie mamy na dziesiątce, gdzieśmy też ostatnio kupili te nowe pole, normalnie nówka sztuka. A z racji tego, że nie mamy sieczkarni, to po prostu je zakultywujemy, czy tam nie, zaoramy, tak, o właśnie, zaoramy. No ale ora mnie nam troszkę zajmie, więc raczej po prostu kultywatorem przelecimy i na jedno wyjdzie. O kurde. No, i już jest mod. I mówiliście, że błąd tego jest z tą listą całą, jest to wina tego, że mamy dwa inspektory, więc dalej tego nie ogarnęliśmy, no ale no bywa. No bywa, tak. No, no dobra, więc tak jak właśnie Cytrus powiedział, pisaliście, że ta lucerna działa również jak nawóz, więc po prostu to pole skultywujemy, będziemy mieli od razu pole nawiezione. A nie mamy co czekać za bardzo, aż będziemy mieli sieczkarnię, bo pisaliście, że sieczkarnią z przystawką do trawy można to zrobić. No tutaj naprawdę kosztuje taka sieczkarnia gdzieś, nie wiem, no właśnie, więc wolimy to sobie teraz wykorzystać pole do innych celów, a lucerną najwyżej zajmiemy się dopiero za jakiś czas. Dokładnie, tak. No i tak będzie. Ty co, to tylko tutaj było tych belek? No tam nie mam było 8 mam tego. Bo wszystko posprzedawaliśmy, co mieliśmy wcześniej, a teraz są to wiesz, no. No właśnie. Wiele tam nie będzie. O, co, żeśmy tam prawie też w ostatnim odcinku żeśmy tam kosili, nie? I żeśmy zbierali. No tak, i zbieraliśmy. Tam jak będziesz się nudził, sobie możesz iść pozbierać, a wyznaczyć kultywator jeden. Zaraz lepiej. Drugi. Zaraz trzeba się też pracowników ogarnąć, niech to zasuwają, teraz coraz więcej jest pól, to niech coś pomagają, a nie. Bo trochę tego już mamy. Tak jakby. Patrzeć i no trzeba coś zacząć ogarniać. Dobra, ja szukam teraz jakiegoś traktora. Dobra, jest Zetor. On na 6 minut jeszcze jest wypożyczony. No tak. Więc tak średnio i wolałbym go chyba pojechać najpierw oddać i wynająć go jeszcze raz. No w sumie chyba to tak zrobię. W sumie lepiej będzie to tak czy siak niż by później tak jakby kary tam na nas nie leciały, więc to. No, więc dobra, czekaj, teraz no tak kurde, no ale ścina, coś robisz teraz. No coś robiłem, tylko nie wiem co, czekaj, bo... Nie mogę odzyskać w ogóle chuda. Nie wiem. Nie wiem czemu. Nie wiem, normalnie... Bo DF1 jest, nie? Tak, tak. A czekaj, bo no, już sprzedaję. Już sprzedaję. Powinno się naprawić zaraz. Czekaj. Naciskam, żeby odzyskać i nie mogę nic odzyskać, a chcę dojechać. O, poszło, dobra, no widzisz, no. Dobra. Zwiesiło się wszystko całkiem, no ale okej. Okay. Dobra, to dziewiątka. Stary, ja wiesz, teraz tak pomyślałem, bo tak teraz... Znaczy, takie kurde, kreatywne, że tak powiem, mi rozwiązanie przyszło normalnie do dyńki. No. W sumie nie wiem, czemu by to służyło, ale... Ciekawostka, bo teraz tak patrzę, kurde, bo sobie sprzedawałem, rozumiesz, te belki, nie? Jak się tam rozkłada, rozumiesz, tą przyczepę, nie? No. No to chopie, jak to się rozłoży, to jest normalnie, to jest, kurde, jeszcze drobina strażacka, wiesz? No to... Powiem ci, że teraz można cheatować, bo można w jakichś dechach chodzić, przeciwnie, bawić się w strażaka Wojtka, czy tam strażak sam, kurde. A nie, to był listonosz, nie, to był Pat. O kurde. Tak. To czekaj, to kto był strażakiem? Strażak sam chyba. Nie? No była taka bajka. Oj, książka była, że o Wojtku Strażaku chyba, o ile dobrze pamiętam. No, aha, no coś, Wojtek, który został strażakiem. No. W ogóle też dużo wskazówek od was mamy, więc też je zaraz wykorzystamy. No i dobra, tak o. Najpierw garaż, oddać trzeba Zetora. Wiesz, kiedy tam ogarniam, bo też przecież trawką się zajmuje. Okej, okay, oddaliśmy wehikla. Tak. Dobra, czekaj, mamy jeszcze jednego? Mamy dwa zetory wynajęte. A ten drugi zetor? No, zobacz. Jest. No, aha, to jest ten na 6 minut, no dobra.
Trzy zetory mamy. Mieliśmy. Co? To ile mamy w końcu, bo... Czekaj, no bo co chwilę znajduję jakiegoś nowego. Czekaj, mamy jeszcze jeden do oddania. Dobra, oddaję go. No. Ale coś się chyba zwiesiło i... A, bo ja nie mogę oddać chyba. Czekaj, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo nie mogę w ogóle znowu wyjść... O, fajnie. O, dobra. Jakieś tutaj... Nie, oddałeś już tego zetora. Baczki widzę. Nie ma już. A ja go widzę dalej. Nie, Jako return. Ale... Dobra, mniejsza, nie wiem. To jest niemożliwe. Nie mogę teraz ze sklepu jeszcze wyjść. Bo nawet w garażu już tego nie ma, nie widać. Ale nie mogę w ogóle teraz z tego wyjść. No to jest, kurde, się buguje, nie wiem, znaczy jakiś, nie wiem, escape, p, albo się tabem. To po jakimś czasie, albo enter. Ale mam w sklepie jestem i ze sklepu nie mogę wyjść. Czy z budynku, czy co? Z P. Spod P. A coś jest pod sklepem? Jakiś coś? Nie, nie sądzę. No a ty u mnie jesteś przecież między tymi dwoma kombajnami, nie? No, bo jestem tam. No. Aha, ze sklepu, że z okna, kurde. No. No to co, czego nie możesz? Nie wiem. Mogę się przełączać, garaż i tak dalej, kategorie i tak dalej, ale ze sklepu wyjść nie mogę. No ale nie ma już zetora przecież, kurde, no czekaj, będę się tepał, no i zetorów już nie ma. A naciśnij jakoś tam, nie wiem, I, K albo coś w tym stylu. Chyba nie ma nic, I co najwyżej. No. Ale nie ma nic pod tym. Ale no, niemożliwa sprawa, niesłychana, no. No nie ma. No to... Nothing. Nothing. To jest disconnecting? No chyba jedyne wyjście, ale... No, bo... no. Czekaj. O, dobra, mam. O, zadziałało. I... Co żeś zrobił? Nie wiem, ale wyszedłem. Sy. Dobra, czekaj, teraz jeszcze raz sprawdzimy garaż. I u mnie dalej jest zetor, ale dobra, pomijam. Nie mam już zetora. Dobra, kupimy go jeszcze raz. Kategoria, mod, ciągniki. Nie kupimy, tylko wynajmiemy, panie. Wynajmiemy, no. No, aż tacy bogaci to tutaj nie jesteśmy. Ile masz pieniędzy? Nie masz nic pewnie. 1500. Oloju, to złoty. Dobra, czekaj, a nie, Fenda wynajmę jeszcze raz mi ten na... A, nie będzie na 2 godziny, za 200 coś. No. Bo zetor jako kosiarka to no, nie jest najlepsza maszyna. Nie, no bo to wiesz, ale kosiarka czego? No zetor, że kosiarka, że chodzi jak kosiarka. Aha. Wziąłem Fenda wynająłem, tylko że coś długo chcę go wynajmować. Chyba za długo sprawdza mnie po kieszeniach, tak powiem. Sprawdzają, czy masz tą kredytową, jak się nazywa? Kartę kredytową. Nie kartę. Jak pożyczasz... Znaczy, zdolności? Ja, zdolność kredytowe, no właśnie. No ale to wypłacam im od razu, bo biorę na 2 godziny, no. No, co ty myślisz, że oni co? Ci zaufają człowieku i takiego Fenda normalnie ci pierdolą. Chyba godziny. Ty będziesz musiał wszystko wynajmować i tak dalej, bo mi się wszystko ścina, w ogóle sklep cały. A co ty, co ty w końcu chcesz? Jeszcze raz tego Fenda, co my mamy? Zetora tego, co mamy kupionego raz. To wynająć go jeszcze, dodatkowo. Zetora, tak? Zetora, Fenda. No właśnie. Kategoria mod, Fend, posiadania, czekaj, to chyba nie to. No dobra, jest już jakiś wynajęty, czekaj, bo jest jakiś wynajęty. Mi ten. Dobra, idzie. Jeszcze bo ja już nie ogarniam, jakbyśmy w ogóle grali na dwóch różnych serwerach, nie? No coś jak... Ty się swoje, ja swoje nie... i jeszcze dodatkowo serwer swoje. No nie ma właśnie synchra, no. Czekaj, bo... Coś tu się... Już się wynajmujesz. No wynająłem już, nie? No jak są mam? Już 2 albo 3 wynajęte. Mam za mało pieniędzy, przecież... A, no to jest już, dobra, no i okej. Okay. No to mamy są już... Wynajęte, no to dobra, już mamy tak. Dużo, no. Trudno, bo, bywa. Coś się dzisiaj najdobrego z hoverami dzieje, ale nie, okay. Bo to... Trzeba po prostu dać teraz robotnikom coś, niech też zasuwają. Ustaw tam jakiś. No ja wiem, jadę już z jednym Fendem, a drugiego Fenda potrzebuję tam, żeby... No w sumie oni we dwójkę niech tam sobie kultywują te pole. No. Z lucerną, easy. Tak. W ogóle też powiedzieliście nam, że zły siewnik chcieliśmy napełnić tym i nasionami z Seedmastera. A właśnie, ale nie wiem czy widziałeś, że tego, że ktoś nam podesłał na Facebooku właśnie filmik, że jak to dokładnie ma wyglądać. A to nie wiem, tego ja już wiem, no zaś pokażę.
Okej, dobra. To to gitara. Zaraz w sumie. Tylko tak, o, teraz to jest podniesione, dobra. No tak leciutko podnosi tego nam fenda z kultywatorem z tyłu, ale da radę. Pracownik zaraz zasiądzie za stery, to będzie leciał. Teraz pytanie, gdzie jest ta przyczepa z tą rurą i z tą resztką tego... A to oddawaliśmy, to wszystko było wynajmowane. To była już wynajmowana sprawa? Tak. To było wynajmowane na bank. To jeszcze raz. Dobra, no 15 na godzinę, prędkość to nie jest jakaś tam demona, no ale przednie koła w ogóle się nie ruszają. Ja ci pokażę, jak to wygląda. Teraz zobacz, jak to mówią? Wjazd na chatę. Świadkowi. Dobra, patrz teraz, zaraz ci pokażę, co się rozchodzi. Znowu coś jest do oddania na wynajem, ale dobra, to mijam. Chwila. Dobra, a byłem, dobra. Cyk, cyk, cyk. Ja ci chłopie... Już czekaj chwilę, ja tylko podjadę z tym kultywatorem i tam do ciebie podejdę. Tylko siewnik mi nastaw gdzieś tak, żebyś był mniej więcej na tym, na... To weź sobie, bo ja zanim dojadę z przednimi kołami w powietrzu, kurde, to wiesz. Ja przy ciebie jadę teraz pod sklepu tą przyczepą, co mi jest potrzebna. To też mnie to zajmie trochę. Jadę. No, zaraz zobaczymy, że to powiem, kto będzie pierwszy, bo mówię, ja przednie koło mam w powietrzu i mój ciągnik w ogóle ten fend nie wyrabia. Powinien mieć jeszcze obciążnik z przodu, ale no trudno, no, już za daleko jestem. Czekaj, no ja ci pokażę normalnie, no bo ktoś pokazywał. Na Facebooku nawet oglądałem, taki filmik nam zrobił, nie tyle co tam napisał, tylko nawet filmik nagrał. Jeden z widzów naszych, nasz imiennik w sumie. Bo wszystkie Michały to fajne chłopaki i zaraz zobaczysz, jeśli to będzie działać. Tak mi się wydaje, że powinno. Dobra. Dobra, mamy pole i od razu kultivator. W ogóle wiesz, co ci powiem? Nie. Coś jest niedobrego z serwerem, bo kultywatorem mogę robić pole. IDK. IDK, dobra. Siewnik jest tu. Teraz właśnie pytanie, czy to jest na pewno. Będzie ok, siewnik, no zobaczymy. Tak czy jak prawdopodobnie i tak są. Albo to tutaj. Po prostu kultywator ma jakąś opcję robienia, tworzenia nowego pola, czekaj. No nie. Czekaj, nie. Teraz pytanie. Dobra. Zatek, i chodź tutaj. Już, oj. Tepaj się. No bez kitu mogę kultywatorem robić nowe pole, ja pierdyle. No, dobra, what the fuck is that? Co się z serwerem dzisiaj dzieje? Weź, rozumiesz, tutaj musisz wejść do tego, gdzie jest siewnik. Już idę. Opuść go, wiesz, wszystko go opuść. Ja już tutaj, rozumiesz, mam trochę tam z 220 kilo tego i teoretycznie... Ale nie sięgnie. Teoretycznie... Dobra. Musisz tak podjechać, żeby... No jestem nad. O kurde. Ten siewnik w ogóle nie ma opcji tego ziarna, bo ty żeś wziął tego... Co ty żeś wziął za siewnik? No ten siewnik już był, to kupiony jest. I właśnie na filmiku pokazane, że od góry powinno się to, że się powinno to po prostu, rozumiesz, sypać. Tak, ale ty wziąłeś siewnik z modów, ten, który mamy kupiony, a mamy kupiony ten Masio Gaspardo. No to a zaraz on nie ma opcji, on nie obsługuje w ogóle, OEB byśmy musieli kupić. Czekaj, bo my z modów to chyba nie mamy dużo siewników, tak jest. Mamy te OEB. I te OEB obsługują właśnie te nasiona. Chaisz bazę. Tak, tylko szukam teraz, dobra, są siewniki. Ten trzeba, OEB. Można go trzymać, ale trzeba i tak drugi wynająć albo coś pod właśnie ten. No faktycznie, dobra, to na przykład mi ten takiego dużego, naprawdę dobra, dużego. Dobra, ja już po niego jadę, to mi ten, a ja jadę. Dobra, jedź, bo jest naprawdę spory, więc easy. Nie sądzę, żebym go pociągnął, jeśli wziąłeś jakiś tam największy, ale dobra, spróbujemy. No to jest jeszcze obciążnik kup, w razie czego. Zaraz spróbujemy, dobra, easy. Tak. To jak już wiem, jak to więcej robić, prawdopodobnie... No weź tam kultywator, spróbuj na tej lucernie ogarnąć, bo ja mówię, ja to mogę normalnie tworzyć pola. A to jest, no, niedobra. Na lucernie? A jakbym zatrudnił pracownika, to co się stanie? No właśnie, boję się, że on wyjedzie i zrobi taką manianę tam. O kurde. Aha, wynająłeś taki kombajn na takie pole, powodzenia. Tak, kombajn?
Siewnik. No. No dobra, ale to jest easy, nie? Przyjedziesz, chcesz obciążyć? No pociągnąć go pociągnę, ale pytanie co będzie po pierwsze po polu, a po drugie o co tu w ogóle będzie chodziło, ale nie, dobra. Ja się pytam, czy chcesz obciążnik? No aktualnie nie potrzebuję, bo ciągnie. Ale dobrze ciągnie? No dobrze ciągnie, no ale jest... Zaraz sobie zobaczysz zresztą skalę. Kurde, on jest za słaby ten Fendel normalnie. On nie jest za słaby, tylko obciążnik właśnie potrzebuje. Chodzi mi o kultywator tutaj na polu. No to mówię, właśnie tam obciążnik jest potrzebny. Jasny gwint, no ja nie wytrzymię. Nawet nie tam jest na obciążniki, potrzebny obciążnik. Ludzie, jaka bida. No, u nas na, że powiem, osiedlu naszym tutaj farmierskim by zawsze była bida, no to... Dobra, kurde, mi ten na... Czego tutaj my oczekujemy? Dobra, no to i dobra, no i to trzeba będzie normalnie pojechać teraz po tego obciążnika. Jeden. Pytanie numer jeden, odstawiłeś siewnik, który zostawiłem, nie? Który? No ten, co zostawiłem, ten, który mamy wykupiony. A gdzie mam cię odstawiać, jak tam jest jego miejsce przecież? No ale... Stoi tuż koło przyczepy. A no to sobie przyczepą tam, bo przyczepę to ja sobie teraz zdałem pod ten rurociąg, pod tą rurę, żeby jeszcze go napełnić. Jest full? Przyczepa? No jest full, nic już nie ciupnie. O kurde. Ja tego teraz, dobra czekaj, spróbujemy tego, odstępniemy tego. A ta full, jakie full, ale no co? Tyle co ma, no to dostał. 83%. O kurde. Ależ. Harosze maszyna. Tego odstawimy. Dobra. Dobra, ty manioku tutaj stój. Teraz lecimy po ten drugi siewnik. No ten drugi siewnik jest ten duży, co teraz... To jest takie duże? Tak. Mówię, weź to sobie, że powiem, w skali zrób co do tego ciągnika, co ja mam na przykład. Czekaj, ale trzeba pytanie, w ogóle skali nie ma. Daj. Gdzie to się sypie? To są te otworki, takie dwie klapy chyba u góry, nie? Czekaj. Nie mam pojęcia, gdzie byśmy napełnić narzędzie. Dobra, no podejdź jakoś tak, żebyś po prostu miał pod... No to weź ty się ustaw jakoś inaczej, bo też stoisz jak... No przecież dobrze jest. No a ja tutaj chcę się zmieścić, bo chcę tutaj z tej strony spróbować. O ludź. Stoisz na tym środku jak... Boż, ty kurde driver. Edsa nagrywa. Stój tam. Ha! No czego tu praska jest, teraz tak podjeść. O, teraz. Teraz patrz. No, nie nakręci, zobacz go. Co nie nakręci? Wszystko wyliczone. Tak. Harosze maszyna. No. Dobra. Sypie! Haha, mamy to. No i dobra, i udało. ile to ma pojemności? No, nie wiem. No to zaraz no, patrz ci powiem, ile wejdzie. No, tutaj było około 7 czy tam 8 ton, nie? No to... Nie no, trochę więcej już, mam 9 zapełnione. 9,5 było, no i 9,5 jest zapełnione. No i gitara! No to teraz mamy darmowe ziarno. Dobra, mamy gitara, tylko że ten siewnik, no to mówię, to tak troszkę nie pięknie wygląda, bo ten siewnik, pomijając to, że na żadne pole tutaj by nie pasował, bo nie mamy żadnych takich dużych pól, no to... to no. Ja jadę, nie próbuję, ma, będę próbował ogarnąć na którymś z pól. Ale nie sądzę, że mi się to uda. No ale dobra, daj mu wypróbować. Na szczęście jest tylko na 2 godziny w Miten. No, aż na 2 w sumie, bo to weź dwie prawdziwe. Dobra, pomijając też to, że tutaj te pola są niezakultywowane. No nie. Serio. Ale zobaczę... O kurde. Ale bo ten siewnik nie? Ma od razu kultywator obstawiam. Star, zrobiłem przewrotkę. Takiego, że tak powiem, nawet beach soccer, kurde. Podrzuciłem pierdykłem. Czekaj chwilę, teraz tylko opuść. No. No patrz! Dobra, żeby teraz się nie... Hehehehe, powodzenia. Może i ciągnie normalnie, ale jak jest rozłożony, jak jest zagłębiony w ziemi, to nie ma szans, że to pociągnie. No to ci zaraz z tego, mi ten jeszcze... Ale czekaj, ja muszę zobaczyć, jaki tutaj najpierw potrzeba do tego siewnika, tak plus minus. Do tego no siewnika potrzeba co najmniej 320 koni. To tak 300 co najmniej. No dobra, zaraz ci przywiozę. To byś musiał wynająć... No czekaj, no co ty tak kurde tymi traktorami? Co się stresujesz? Weź no coś ja normalnego. Ja no to ja ci dam przed obciążnik i też będzie okej. Okay. Podajmy się linię oporu idziemy, a nie ja będę za ciągnik płacił 300 za dobę. Za godzinę. Aha, tak obciążnik to jest 15. Powodzenia ci życzę. Easy będzie.
Dobra, to ja ci tutaj zostawiam siewnik na polu numer... Nie wiem którym, na tym pustym od strony jedenastki. A wzór zresztą wiedzieć, to sobie zobaczysz. I dla mnie lajk, bo jak widać on się opierdziela. A ja idę tutaj coś zobaczyć. Jego w komentarzach ochrzańcie. Tak, ja idę do pracownika zobaczyć, czy on w ogóle ogarnia tam z lucerną. Jak ten, to wezmę kultywator. No jak z lucerną, jak ci mówiłem bałwanie, że pojechałem po obciążnik, bo nie ciągnął kultywatora, kurde. Ty w ogóle to jeszcze nie wróciłeś? Co za debil. Sorry, pojechałeś już tyle czasu temu, tak, że... Tak, tyle czasu. Jak ty żeś 50 minut na mojej piwnicy, że dla ciebie siewnik jest za duży. No bo... No przestań tak dużo czasu. Sorry. Co za bałwan. Co sorry. Tutaj? Dobra, ja idę tym drugim fendem też od razu wezmę tego obciążnik. Nic nie zrobiłeś, tylko po siewnik żeś pojechał, kurde, w tym odcinku. No co, no pojechałem przecież też po kultywator, też zrobiłem z kultywatorem, zawiozłem. A mamy, to, 21, ma, a mamy 21 minut nagrania. Bywa. No to właśnie. Są odcinki i odcinki. Aha, odcinki, dobra, o teraz pięknie leci. Dobra. Ja biorę teraz jeszcze, bo nie mamy drugiego kultywatora, nie? Ojajebe. Nie wiem, zobacz sobie. Dobra. Gdzie jest ten siewnik dokładnie, na którym polu? Siewnik jest tam, no koło naszej farmy, między 10 a 11. Dobra. Kultywatory mamy jeden, dobra, czyli trzeba kultywator wynająć. Kategoria mod, kultywatoren. Między 10 a 11. Mamy ten i ten. Aha, okej, okay, spoko. Jest. Mamy niby dwa kultywatory. A przecież no kultywator jest na polu właśnie tutaj. No jeden jest i drugi. Jest drugi. Aha, jest drugi, dobra. No. Ale i tak potrzebuję obciążnika do niego, więc... Trzeba. Obciążniki. 850 easy wystarczy. Ile on kosztuje? 500, dobra. Ty no... Ktoś mi normalnie bezczelnie tutaj... A nie, jest. Może w trawie. Ja pierdykam. O co chodzi w ogóle z tym sklepem? Się tak buguje, że jesteś głowa... Jesteś za biedny po prostu, żeby coś tam w ogóle... Gdzie ty żeś mi zabrał? Nic nie zabrałem, co ty chcesz. No przecież tu był dopiero co... Kto? Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Kto był? No Fenda dopiero co miałem koło sklepu. No, żadnego tam fenda nie było. Ja teraz tutaj siewnik ogarniam. No jestem na farmie cały czas. No, kultywatorem... Ja też średnio ogarnia z tym obciążnikiem, powiem ci. Leci, jeszcze leci, na skręconych kołach leci. No, ale prosto. Jest bardzo, bardzo dobrze. Co, on się tam teraz zawiesił na tym? Nie, na no, coś tam drzewie? Lecał z tym drzewem, ale no, czekaj. No i elegancko. Czekaj, rozłóż. To już jest rozłożone? Ej, to co ja mam w ogóle siać tutaj? To nie jest nic zakultywowane, powiem ci. Dobra. No to ja wiem, że tam nie jest zakultywowane, to mówiłem ci. Teraz pytanie za 100 punktów. Jak ty żeś mówił, że on nie ciągnie tego... jak się nazywa? Siewnika, ty miałeś go opuszczonego i włączonego? No tak. I włączonego? Tak. Na 100%? Tak. I co, siał? Tylko, że po prostu nie dawałeś, nie było mocy? W ogóle nie jechał, przecież ja miałem tego gówniaka białoruskiego. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem. Pracownik, dobra, bo ten fend tutaj no się... No gdzie jest ten sielnik, kurde, no przecież to jest tym sklepem, co to się dzisiaj dzieje, no jest, dobra. Dobra. Weź to, chociaż nie, no, nie możemy zwrócić, bo on tam ma pan... Dobra, dobra, nie wnikam jak ten fend tutaj to kultywuje, ale okej. Okay. No i wcale nie zabrałeś fenda. No nie zabrałem, no jakiego fenda? Co ty ode mnie chcesz? Że dopiero co nim byłem pod sklepem jednym z nich, bo mamy dwa fendy, jeden jest w tym. W czym? Jak ja se jeden teraz biorę... Jeden kultywuje tam, drugiego ty masz tutaj, gdzie jest niby trzeci? Ja se teraz normalnie bierę tego, swojego traktora, a co ty tam nie umiesz se przypilnować, to już twoja sprawa. No dopiero co go miałem pod sklepem, no sorry. No. No. No, patrz jak ja sobie teraz kupiłem. To na pewno pociągnie.
A ja ci mówię, siewnik ma 320 koni około potrzebuje, więc jeśli wziąłeś nawet 200, to no, ciągnąć będzie ciągnął, ale pytanie z jakimi prędkościami. Wziąłem chłopie takiego normalnie bizona, że nawet nie pytaj. A ja ci zaraz tutaj tak powiem sprawdzę, no co właśnie, ty byś tutaj... Właśnie jadę. Fenda, ale tego największego, ile on ma niby? 300 coś chyba, nie? No easy. Miałeś tego? No, 360, dobra, to ci easy pociągnie, ale... Ale chłopie, na godzinę 700, nie? A co ty myślałeś, no chłopie? Wiesz, jak my już taki jesteśmy, chłopie, myśmy mieli skosić i zacząć sobie coś kupywać, mhm. Aha. Już to widzę. Ale ciągnie, oluju. Aha, po co ja tutaj przyjechałem? Dobra, już wiem. Ej, no to te pracowniki chodzą? No tam pracownik jeden chodzi, ja zaraz jadę drugiego, będę sam jeździł, nie? No, ale nie jak sam, to jak jest dwóch gracz, no to dwóch nie pracowników też zasuwa. No a mamy tyle ciągników? Zaraz jak będzie jakiś ciągnik, coś, no to zaraz ogarnę, no chwilę. No kurde, nie mogę. Nie no, bo zamiast trzasz, no po co ci siewnik, jak nawet nie ma zakultywowanego, no kurde. No ale przecież ten siewnik powinien mieć kultywator od razu wbudowany. Nie ma. Serio nie ma wbudowanego? Nie. Przecież to miało od razu, czy to jest ten fabryczny kultywator z oryginalnego? No nie ma, przerobiony. Mówię ci, no ciągnę i co, nic nie sieje, no. Teoretycznie ma jakieś tutaj kółka takie, ale no nic nie robi się, nie? Co za gówno. Jasny, dobra. To mam coś w ogóle zasiane? Znaczy ten? Zakultywowane? Jakieś pole? No lucerna będzie dopiero. A na jakim to już jest etapie? Początkującym. O Boże. Śmieszne. I to do bardzo początkującym bym powiedział. No to ustawiaj tamtego, tamto pole, gdzie żeś miał iść, tam gdzie drugie jest przyta. Już, tylko wezmę kultywator tego właśnie drugiego szukam. Ale jak to gówno może nie mieć przecież kultywatora wbudowanego, no ja cię kręcę. No to kurde, widzisz jak to jest. No ale mana, jak nic, są te takie talerze, no. Kurde, tutaj Zetor jest kolejnym z kultywatorem. Boże, mi nic nie ogarniamy. Nie wiemy no nawet, co no zobacz na tej. No ma przecież, ewidentnie ma, opuść. I co, kurde? I teraz coś zrobi? Aha, fajnie. Nawet nic do Zetora nie mogę wsiąść, bo nie wiem, tu nie ma, czy co? Jakiego Zetora, jak tutaj nic nie ma koło tego, tego? Koło aha, ja tu widzę Zetora. Ja pierdykam, co się z tym serwerem dzisiaj dzieje? O Boga mi. Co się z tym gównem dzisiaj dzieje, tej? Ciekawe. Zaraz się okaże, że będzie to co w 13, w którymś tam sezonie i safe pójdzie. I safe pójdzie w pizdziet. Ej, no i co, ale... i normalnie, no... Co? Kurde, no w Zetora normalnie wszedłem, czyli go tam nie ma, tak? Ale co, wjadę normalnie w Fendem... Ale nie ma Zetora przecież. My nawet nie mamy no, ale jego widzę tutaj, jego obraz jest duchem. No to chyba musisz się naprawdę zdiskonektować, ale to już po powiem pojęcie z nagraniami. Pomijając to, że nie mogę nawet go... Jest ty tyle, to już tam odcinek minął, a my żeśmy naprawdę się nic nie zrobili, nie? Nic. No ja nie mogę tego podłączyć, chciałeś bazę? Ale nie ma Zetora, to czym ty chcesz podłączać? Ale tutaj Fendy podłączałem teraz. Gdzie? No pod ten kultywator. No masz, i co? I nie mogę go podłączyć w ogóle za chudego. Pokaż. Potrzymaj mi piłkę. No jak, nie? Pierdykam, nie, naprawdę, między odcinkami muszę się skonektować, bo to głowa mała jakaś się dzieje, co tutaj... No, ale weź tak normalnie, tak ładnie, nie, od tamtej strony, żeby było elegancko, super... No czekaj, no to co, najpierw omijaki tutaj wezmę. No właśnie, od tamtej strony wszystko zrób. Ja cię nie mogę, no. Kurde, no nic się nie dzieje. Co się dzieje w ogóle? Pomijając to, że nic nie robimy, to naprawdę. I pomijając to, że według ciebie tutaj, u ciebie ty widzisz, że zakultywowałem trawę, czy nie? Co zrobiłeś? Trawę zakultywowałem. Jak możesz zakultywować trawę? Nie, bo ja tutaj według u siebie widzę... A nie, pociągnęło, ty! No bez właśnie. Jaj. Aha. No to jeszcze raz... Jakim cudem. No, a tam nie masz sami włączonego jakiś tam, nie wiem, otwórz pole pod O albo coś? No, field detection. Czy to jest włączone, czy wyłączone, to na jedno wychodzi. Tak? Co i to? No i znowu jest no ciągniesz, no. A jest field detection włączone. W
czy wyłączone, na jedno wychodzi. O, to my będziemy musieli się zaraz dyskontować, raz odpalimy i zobaczymy. Masakra, no co? Zrobimy to, wstawiam teraz, bo to nie ma sensu nawet próbowania. No to też musisz podsumować. To już, no to dzisiejszy odcinek był makabryczny, masakryczny i w ogóle. No ale no, nic na to nie poradzimy. Niestety serwer nam dzisiaj odmawia współpracy. Ale no cóż, no, mamy nadzieję, że w kolejnym odcinku już to w miarę się poprawi i będziemy mogli zacząć tutaj działać, bo naprawdę mamy dużo roboty, dużo przed nami, ale no, nie da się nic robić bez działającego serwera, więc... Zrobiliśmy jedną rzecz bardzo przydatną, czyli żeśmy ogarnęli po prostu te sztuczne nasionka, w sensie, że tam to te czerwone, tak? Jak się nazywa? No, te Seedmastera. No, z Seedmastera to, no właśnie. No i żeśmy to sobie zrobili. Trochę zakultywował pracownik. Pól i on ogarnia przed nimi. No tak, a my nie. Aura tych końcówek, a nie kultywuje, ale no... Czekaj. Kurde, o co tu w ogóle chodzi? Czego pracownik... Światuś, ale teraz sprawdź. Co? No sprawdź, no jeźdź tutaj za pole i zobacz, czy będziesz mógł dalej to zrobić. Już, ale czekaj, bo tutaj pracownik na przykład nie chce kultywować. Ale pracownik to nie jest już ważne, sprawdź. Ja pierdykam, czekaj. No. Gdzie? No ja muszę dojść jeszcze, no, bo ja... No jakiś kultywator. Szedłem, co ty, żeś mi tam coś włączył w tym, żebym nic, mógł... Nic ci nie zrobiłem, czekaj, ale sprawdź. Sprawdź. No, każesz mi sprawdzić, sprawdź ci powiem. Czekaj. No. Próbuję połączyć pole numer bezimienne z bezimiennym. No. No. Jeden. Ale wiesz co, sobie pomyślałem i co zrobiłem? Wyłączyłeś, pewne uprawnienie mi zabrałeś albo coś. Nie, nic. Po prostu pod U jest opcja stwórz nowe pola i to było wszystko włączone, nie? Wyłączyłem. Ale to wcale, no, co, sam bym nie wiedział, tylko tam myślę, no ostatnio dyska ratunku sprawdzę, jakie ustawienia są serwera i kurde, zobacz. Coś pięknego teraz. Co za mózg. Ale no nie moja wina, no chopie, no serwer, nie? Tak, serwer nie działał. No nie zauważyłem. No, ty mówiłeś ciągle, się urzekałeś, że serwer. Już ja się diskonektować. W takich ustawieniach się bawiłeś przed chwilą. No ja się nie ustawiłem, ser, to ja tu patrzę, a tu patrzę, wszystko włączone, stary. Osobne konta włączone, sprzedaj maszyny włączone, resetuj narzędzia, pojazdy jest. No bo jak włączyłeś osobne konta i tak dalej, to musiałeś tam tu włączyć. A co? A kiedy? Nie przypominam sobie, co ty? Nigdy w życiu. Przecież my żeśmy w tym sezonie już tyle razy kultywowali, że ja nie mogę. Takiego failu, a wystarczyło tylko jedno kliknięcie. Za... Dobra, Swiatek, ale nie zmienia faktu, że i tak nie mogę się ten... No to no, ty się zdiskonektujesz i będzie wszystko w porządku. Mam dalej problem ze sklepem, no ale dobra, mniejsza, pomijam. Dobra, to kończymy. Ty się zdiskonektujesz i ten... No to dzięki za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że tak zażartuję. Dzisiaj grał ze mną Swiatek 6. No, więc... No, cześć. I tak, cześć Maneczko, rozwijajcie opisy pod filmami, czytajcie, tam jest wszystko napisane, fajne, miłe, cudowne, normalnie rzeczy są tam, normalnie, że... No to siemaneczko, miłego poniedziałku, tak? Tak, no. Poniedziałku. Na razie. Na razie.